Tak więc witam. Dziś kolejny vlog. Dzisiaj jak widzicie orka grudziądzem. Trochę go tutaj odkurzyłem, bo taki mały kawałek tutaj do zorania. Tutaj poobcinali te drzewa, ale tutaj ci co użytkują ten rów, co biorą wodę i gałęzie trochę na pole wrzucili, ale to nic. Dzisiaj widzicie taki oto zestaw, czyli 30 z pługiem dwuskibowym, unia grudziąc. No. Handlarze go chcieli kupić za 300, jednak powiedziałem tacie, żeby go nie sprzedawać. No i po kilku latach postoju się przydał. Lemiesze tu są nowe, prawie nowe. No i tak to. No taki pół na 300, trochę mało, ale. Tyle proponowali, powiedziałem, żeby nie sprzedawać, bo jednak 300 to jest nic, a miejsca dużo nie zajmuje, tak więc niech stoi. Jak widzicie, kiedyś się przydał gdzieś taki kawałek do orki. Nie chciałem John Deere'em, bo nie ma gdzie nawracać, więcej spali na pewno i też no i co. Lecimy z tematem dalej. Dzisiaj już w ogóle trochę sobie poorałem, dlatego też od razu wjechałem i zacząłem orać. Orałem sobie pod fasolę szparagową, znaczy no pod fasolkę, ale jeszcze trochę mokro było z rana. Ale jakoś tam się dało orać. Teraz trochę przeschło i przejechałem na drugi kawałek. Tutaj nie wiem, co jeszcze będzie siane czy sadzone. Myślałem, żeby jeszcze wsiać buraka ćwikłowego, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Dobra, nie ma co za dużo gadać, lecimy z robotą. Głęboko ustawiony nie jest, a to z takiego względu, że chcę tylko odwrócić ziemię. No tak więc za głęboko tutaj nie chcę orać, tak tylko ziemię trochę odwrócić.
sąsiada kukurydza. Jak widzicie, tak u nas wygląda granica. Czyli można jeździć po samej. Nie wiem, tutaj z sąsiadem dogadani jesteśmy. Sąsiad spoko gościu. A granicy nie było już od wieków i chyba już nigdy raczej nie będzie. Kurde, gryzie coś.
Dobra. Także w tym filmie to na tyle. Zapraszam na kolejne, na razie, cześć.